Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami. A z nami kolejny gość, wyborczy, że tak powiem. Bogdan Łuczkowski, wójt gminy Łukowica. Witam serdecznie, panie wójcie. Witam, witam panie redaktorze, witam słuchaczy radia RDN i oczywiście w szczególności. Mieszkańców gminy Łukowica. My też witamy mieszkańców. Niecałe 15 godzin do ciszy wyborczej. Aktywnie pan spędził ten czas kampanii? Denerwuje się pan na tej ostatniej prostej już? Czy spokojnie raczej? Kampania tak naprawdę trwa 5,5 roku z racji wydłużonej kadencji, która właśnie się kończy. I w tym miejscu na początku chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom za zaufanie, które otrzymałem 5,5 roku temu że zostałem wybrany na y, Urząd Wójta Gminy y, Łukowica. Dziękuję za to y, zaufanie I, i tutaj y, y, jestem przekonany, że w tych y, pięciu i pół roku udało się wiele bardzo ważnych y, inwestycji, zadań, działań zrealizować y, w gminie Łukowica. Y, na początku y, chciałbym nawet, y, chciałbym podkreślić Yy, sytuację dotyczącą chociażby budżetu, że przejmując gminę Łukowica, budżet gminy yy, był około 50 milionów złotych, a obecnie jest na poziomie ponad 80 milionów złotych, mm -hmm. więc wzrost od ponad yy, 30 milionów złotych i to prze przede wszystkim yy, dzięki naszej. Skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. To zanim powiemy, co się udało, a co się ewentualnie nie udało, to yy, proszę powiedzieć, jak komitet wyborczy pana, czy w każdym okręgu jest yy, obstawiony. I czy kontrkandydaci też są? Yy, tak. Yy, mój komitet, yy, gmina Łukowica yy, To My, ma kandydatów do rady yy, gminy Łukowica w każdym z 15 okręgów. Yy, bardzo się yy, cieszę, że. Ten zespół udało się bardzo szybko zbudować, że część osób y, obecnych radnych przyjęła zaproszenie y, do startowania z list z, z mojego komitetu, że kilka osób y, też sami y, samych się zgłosiło i wyraziło chęć kandydowania do Rady Gminy y, z mojego komitetu. Jest to połączenie przede wszystkim młodości, y, doświadczenia, czyli y, starszych... Y, osób, ale też obecnych radnych, którzy sprawują funkcję radnych w obecnej kadencji. To panie wójcie, co udało się zrobić w tych inwestycjach, jeśli chodzi o komunalne inwestycje, na przykład drogi, jak wygląda teraz gmina Ukowica po pięciu latach w tej sferze? E, największe środki, jak chyba w każdym samorządzie przeznaczane są na prace związane z poprawą infrastruktury, przede wszystkim właśnie infrastruktury drogowej. Przede wszystkim bardzo dużo udało się w tej kadencji zrobić przy drogach powiatowych wspólnie z powiatem Limanowskim. Mam tutaj na myśli przebudowy dróg powiatowych, polegające głównie na budowie chodników czy utwardzonych poboczy, przyszowa berdychów, przyszowa w kierunku długołęki, jak i, i również tam budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych, budowa chodnika w stroniu. Od szkoły w kierunku remizy yy, utwardzone pobocze w górnej Łukowicy, budowa chodnika wraz z utwardzonym poboczem Łukowica Centowska przy obecnym urzędzie gminy, czy budowa yy, chodnika w miejscowości Jadam Wola. Mamy opracowane kolejne dokumentacje projektowe na budowę chodników, kontynuacja Jadam Woli, jak yy, również yy, Jaszczębie. Yy, dwa odcinki w Muńczyskach, yy, górna Łukowica właśnie w kierunku yy, Rostoki, Opracowujemy dokumentację Dolna Łukowica-Świdnik, jak również yy, przed nami kwestie yy, poprawy bezpieczeństwa w, w stroniu, w okolicy Niwki. Ale jeżeli jesteśmy przy... Yy, yy, tutaj infrastrukturze drogowej, to pragnę nadmienić, że w najbliższym czasie rozpoczną się również remonty kilkunastu dróg dzięki środkom pozyskanym z programu Polskiej Ład, gdzie dofinansowanie jest z rzędu 95%. Remonty w każdym sołectwie. Jesteśmy po otwarciu ofert w wyłonieniu wykonawców, więc na najbliższych dniach te prace remontowe się rozpoczną. No i przede wszystkim budowa nowego mostu ja wola Czarny Potok. No właśnie, bo to, to chyba bardzo ciekawi mieszkańców nie tylko Łukowicy, ale przede wszystkim też, co tutaj w temacie. To, to jedno, jedno właśnie z ważniejszych zadań, które przed nami. 14 miesięcy na realizację. Zainteresowanie tym przetargiem było ogromne, kilkanaście ofert. Ostatecznie kwota opiewająca około 2 miliony 600. Rozrzut ofert był duży, od 2600 do 3900. I zadanie wykona firma z Laskowej. Wczoraj spotkaliśmy się w terenie, aby już z wykonawcą omówić szczegóły tej inwestycji, więc na dniach te prace się rozpoczną. Panie Wójcie, połączymy takie tematy jeszcze jak sport i turystyka. Tutaj też Pan widzę chociażby w mediach społecznościowych, jest aktywny w tym dziale. Ostatnio też w jakieś inwestycje. Powstają, y, są w planach, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o y, szeroko pojętą turystykę, no to hitem turystycznym okazała się wieża y, Widokowa na Skiełku, gdzie y, przyjeżdżają turyści z całego, można powiedzieć, kraju. Widać to szczególnie na, na weekendach. Skoro jesteśmy w tamtym regionie, to też przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji y, projektowej polegającej na poszerzeniu y, drogi wraz y, z pasem dla pieszych od kościoła Włukowicy, właśnie w, y, do Skiełku, tam do wy, wypłaszczenia na odcinku ponad półtorej y, kilometra. Przed y, y, nami y, takie też y, bardzo ważne zadanie, skierowane przede wszystkim dla młodzieży, czyli budowa Pamtraku w Włukowicy. To jest y, jedno z takich y, kolejnych, bardzo ważnych zadań w tym obszarze. No i przede wszystkim budowa stadionu piłkarskiego w miejscowości Przyszowa, gdzie lada moment zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Uh -huh. Oświata. E, panie wójcie, szkoły. E, tutaj co w tym I, i, Jeżeli chodzi inwestycje. o kwestię związaną y, z, z oświatą, to oświata w gminie Łukowica ma się bardzo dobrze. Jest na bardzo wysokim poziomie w Polsce, co potwierdza ostatnio też odebrany po raz trzeci z rzędu tytuł samorządowy lider edukacji w Polsce. Więc w tym miejscu też pragnę serdecznie podziękować pani dyrektor Zoe, państwu dyrektorom szkół podstawowych, jak również przedszkola samorządowego, za bardzo dobrą współpracę, realizację właśnie wielu zadań, grantów. Jednym z takich kluczowych zadań inwestycyjnych, w tym ostatnim czasie, jakie zrealizowaliśmy, to przede wszystkim dokończenie sal gimnastycznych w Rostoce oraz w Jadam woli oraz budowa nowej sali gimnastycznej w miejscowości Jaszczębie. Także u nas w każdej z dziewięciu szkół na terenie gminy Łukowica znajdują się sale gimnastyczne, gdzie uczniowie, dzieci, młodzież mogą aktywnie spędzać czas, realizować zajęcia z wychowania fizycznego. To jak już idziemy takimi działami, to zapytam o wodociągi, o kanalizację. W tym obszarze również bardzo dużo się dzieje na terenie naszej gminy. Największa inwestycja, czyli modernizacja rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świdniku za blisko 11 milionów złotych, w 100% finansowana ze środków zewnętrznych. Pracy Idą zgodnie z harmonogramem. Planowane zakończenie to marzec 2025. Skoro jesteśmy w rejonie Świdnika, to również podpisałem umowę na realizację budowy kanalizacji miejscowości Świdnik w kierunku y, tam przesiłka y, Dzioły. I przede wszystkim y, również została podpisana umowa i rozpoczęła się realizacja budowy 141 oczyszczalni przydomowych na terenie naszej gminy. Został wyłoniony wykonawca i teraz w najbliższym czasie będzie się kontaktował z mieszkańcami, którzy są objęci realizacją tego bardzo ważnego projektu. Oczyszczalnie przydomowe dlatego, że do wielu miejsc, przysiłków ciężko będzie w najbliższym czasie dociągnąć kolektory ściekowe. Stąd, gdy pojawiła się tylko możliwość aplikowania ośrodki na oczyszczalnie przydomowe, to uczyniłem no i otrzymaliśmy ponad 3 miliony dofinansowania, a jeżeli gospodarka y, wodna, to przed nami, mam nadzieję, że to może że uda się jeszcze, może dzisiaj, y, uruchomienie y, zbiornika wraz ze stacją uzdatnienia wody w Przeszowej. To zadanie niestety nam się trochę przedłużyło ze względu tam na problemy, różne sprzeciwy czy protesty, jednakże y, to zadanie, można powiedzieć, jest już Dopięte, no i mieszkańcy przyszowej yy, wzdłuż tej i nowo rozbudowanej sieci wodociągowej na długości 8 km będą mogli składać wnioski o yy, przyłącza do gminnego wodociągu. Strażacy ma, y, mają za co panu dziękować, czy jeszcze mogą mieć jakieś y, życzenia albo ewentualnie niespełnione? Oczywiście, że y, również y, w strażach, y, w jednostkach OSP, pomimo tego, że w każdej siedmiu jednostek na terenie naszej gminy w przeciągu tych pięciu lat y, udało się zrealizować y, bardzo ważne y, zadania, czy to zakupy y, nowych samochodów, prace remontowo-budowlane przy y, jednostkach OSP. To zadań, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, jest y, bardzo dużo. Takie najbliższe, które przed nami, można powiedzieć, jesteśmy w trakcie tego, y, w trakcie realizacji. To rozbudowa, rozpoczęcie rozbudowy remizy OSP w Świdniku o nowe miejsce garażowe. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i będziemy przystępować do postępowania przetargowego, aby rozpocząć te prace budowlane. Ale potrzeb, jeżeli chodzi o straże, jest sporo, ale współpraca z jednostkami układa się bardzo dobrze, za co jestem bardzo wdzięczny, ale przede wszystkim. Jestem wdzięczny za to, że druchowie zawsze są na każde zawołanie i zawsze wyjeżdżają, gdy jest taka potrzeba. Takie najważniejsze priorytety, gdybyśmy powiedzieli o ten program na najbliższe 5 lat Pana, określić w kilku zdaniach takich najważniejszych. Co by to było? Co to jest? Przede wszystkim kontynuacja wielu zadań, które rozpoczęliśmy i gdzie jest nadal bardzo duża potrzeba. To co w sumie było na początku naszej rozmowy, czyli kontynuacja współpracy yy, z powiatem Limanowskim i poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych, budowa chodników, poprawa infrastruktury drogowej. Myślę, że jakby było 500 milionów na remont dróg na terenie naszej gminy, to jeszcze byłoby mało, dlatego sukcesywnie jest możliwość, aplikujemy o te środki, pozyskujemy, aby je remontować, ponieważ no. Mamy ponad 200 km dróg, potrzeb jest bardzo dużo i chcemy to dalej y, realizować i, i będziemy to robić. Następnie y, dalsza rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ponieważ w tym obszarze są nadal y, duże potrzeby, ale y, ważne jest, że te odwierty, które zrobiliśmy i w Przyszowej i w Stroniu pokazują, że zasoby wody są spore więc możemy dalej te prace realizować, jak chociażby projektujemy teraz wodociąg do Przysiółka Wolica w miejscowości Łukowica. No i kluczowym takim zadaniem, które planujemy, to utworzenie szkoły, chwili szkoły muzycznej z Łącka w byłym budynku Urzędu Gminy. Wiemy już w takim razie co się udało przez te pięć lat albo co pan planuje na najbliższe lata. To powiedzmy o tym ewentualnie, co się mogło nie udać, z czym, z jakimi zarzutami się pan może spotyka. Ja dorzucę taki mały kamyczek swój. Te chodniki przy drogach powiatowych to chyba trzeba w Łukowicy zrobić. Z czym ewentualnie jeszcze oponenci czy mieszkańcy zgłaszają się, albo słyszy pan, że jest jakiś zarzut, który może chciałby pan wyprostować na naszej antenie właśnie. Ale zacznijmy My... o te chodniki jeszcze przy drogach powiatowych. Tak, czyli te chodniki sukcesywnie właśnie realizujemy wspólnie z powiatem w miarę Wiadomo, możliwości finansowych zarówno gminy i powiatu. Gmina opracowuje dokumentację projektową, powiat limanowski aplikuje o te środki zewnętrzne. Dwa zadania też realizowaliśmy tak zwanymi ES ami czyli 50 na 50 w Stroniu, jak również w Łukowicy. No i tutaj liczę na to, że te, tą dokumentację projektową, którą już mamy gotową, za, w długim czasie przełożymy na fizyczną inwestycje w terenie i poprawę tego bezpieczeństwa. No liczyłem, że wcześniej uda się utworzyć tą filię szkoły muzycznej w Łącku, ale no niestety przenosiny urzędu ze starego do nowego nam się trochę opóźniły. Stąd też opóźnienie, jeżeli chodzi o szkołę muzyczną, ale wszystko jest na dobrej drodze, żeby się udało. No i co się też nie udało? Tutaj no pewnie wielu, wiele osób, wiele, może niewiele, Kilka osób y, zas, y, no, zasmucę, y, które podnosiły temat 5,5 y, roku temu, czy przed pierwszą turą, że powstanie w Łukowicy, czy w Świdniku Garbarnia, bądź y, przed drugą turą, że praktycznie w każdej miejscowości powstanie Garbarnia, Spalarnia, czy Otaczarnia. I to nie zostało zrealizowane i na pewno za moich rządów w gminie Łukowica nie powstanie tego typu obiekt jak Garbarnia, Spalarnia czy Otaczarnia. Więc w tym miejscu pewno kilka osób będzie się czuło zawiedzionych, które tak mocno o tym mówiły, że Łukowica będzie słynąć z garbarni, spalarni i otaczarni. Mhm, rozumiemy, czyli pod tym kątem też. Panie Wójcie, ostatnie słowo na koniec do, no chyba przede wszystkim, mieszkańców, też naszych słuchaczy. Bardzo proszę. Drodzy mieszkańcy gminy Łukowica, jeszcze raz dziękuję za to zaufanie, którym obdarzyliście mnie 5,5 roku temu podczas. Wyborów samorządowych na urząd wójta gminy Łukowica. Dziękuję za to 5,5 roku yy, dobrej współpracy, wielu wspólnych yy, inicjatyw, wiele, za te wiele właśnie spotkań, rozmów, wspólną realizację wielu bardzo ważnych zadań. I w tym miejscu proszę mieszkańców gminy Łukowica przede wszystkim, żeby w najbliższą niedzielę poszli do urn wyborczych, oddali. Yy, Oddali głosy, no i proszę o głosy na moją osobę, jak również na kandydatów do Rady Gminy z mojego komitetu Gmina Łukowica. I oto 14 godziny 32 minuty przed ciszą wyborczą. prosił Bogdan Łuczkowski, wójt gminy Łukowica. Dziękujemy serdecznie za spotkanie, rozmowę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Pozdrawiam mieszkańców gminy Łukowica. Słowo za słowo. Poranny Gość, radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami.